Cześć wszystkim, z tej strony Artur Nadjanczak. Dzisiaj mam dla was kolejny Let's Play, tym razem z Resident Evil 1,5. Jest to pierwsza część, albo raczej pierwsza wersja drugiej części Resident Evil, dlatego jest nazwana 1,5. Nigdy tak naprawdę nie dokończona przez Capcom, choć w 80% była gotowa, to w którymś momencie doszli do wniosku, że jej jednak nie wydadzą. Cały projekt został zrobiony jakby od nowa. Ale po, no ilu to już, 15 latach Capcom zdecydował się oddać pewnej grupie fanów wersję beta, tej pierwszej wersji. Oni ją dokończyli. I teraz chciałbym wam pokazać, jakby mógł wyglądać oryginalnie Resident Evil 2. Dobra, to zaczynamy. Jak widzicie, w stosunku do oryginalnej dwójki, tutaj zamiast Claire Redfield mamy Elsie Walker. No bo Leon pozostał, choć no troszeczkę inaczej wyglądał. Przynajmniej miał wyglądać. Ale może zdecydujemy się na Elsę. Młodsza. Blondynka. Wiadomo. Dość szybko zaczynamy. Nóż jest. Okej. Okay. Jak to się wchodziło do menu? Oj, troszeczkę inaczej to wszystko wygląda. Tak, mamy tylko nóż. No to nie wiem, chyba stąd trzeba spadać. Ach, ta statyczna kamera. Już człowiek zapomniał, jak to kiedyś było. Może żadnego wstępu, ani nic, tak od razu. Nie, tu miało być jakieś intro, ale no. No ale intro nie ma. Zaczynamy. Cisza, spokój i zombie. No ładnie. Ciekawe, teraz zginę. Dobra, teraz szybkie przypomnienie, jak się atakowało. Dobra, już wiemy. Chodź tu, skubańcu. No, coś czuję, że... Czy może to się źle skończy dla mnie? Dźgamy, dźgamy. Dobra, może jednak uciekamy. Tak. Jak widać, człowiek trochę wyszedł w prawy. Dobra, zwiewamy gdzieś. Czy może tu się dowieść? Dobra, czyli trzeba poszukać klucza. O, pewnie. Czemu by nie? Zostaw mnie. Nie mogę się ruszyć, okej. To jest chyba jeden z tych bugów, o których mówili w internecie. Co, trzeba było się jakoś wyekwipować. O, dostałem SMS-a. Przepraszam. Wybaczcie. Okej, dostałem. Mam broń, czy jej nie mam? Wydaje mi się, że mam. Mi podają. Remove. Dobra, mam wyekwipowaną. Dobra, zobaczymy. Nie wiem, czy da się zmienić broń. Na razie mam z tym problemy. Jakiś debug mode. Dobra. Aha, czyli tu jakiś standard art, jakby tu arms. Dobra. Zobaczymy, może coś innego muszę przytrzymać. Okej, okay, na razie stoję beztrosko. I nic nie mogę zrobić. Super, fajnie, fajnie. Powciskałem sobie wszystko. I nic. Dobra, lecimy dalej w takim razie z samym nożem. O, zombie przenika przez ściany. Też fajnie.
No nie wygląda, żeby tu coś było, to lecimy dalej. Okay. Już myślałem, że nie zadziała. Co tam czyha za drzwiami? Pewnie kolejne zombiaki. Okej. Dobra. Trochę. Nie wiem, jak się do końca to poruszać, bo jak widać, no. Trochę się pobagowało i to tak konkretnie. Są jakieś drzwi. Okej, coś działaliśmy. Cały czas nie mogę jakby podejść do końca, tak jakbym był. Dobra, przenikam przez obiekty. Wyszedłem jakby z drugiej strony. Okej, co dalej? Gdzieś sobie biegam. Trochę dziwne. Już nawet mojej postaci nie słyszę. Wyłączę pauzę. Dobra, mogę. Ale już jej nie słyszę w ogóle. O! Coś tam. Gdzie jesteś? Okej. Okay. Nie udało się. W takim razie może zrestartujemy sobie i zaczniemy Leonem. Może Leonem będzie mniej zbagowany. Mam przynajmniej taką nadzieję. Ach, albo PlayStation. Dobre czas. No ale już nie wrócą. Dobra, jedziemy od nowa. Czy damy radę, czy też będą takie problemy. Czytałem, że jednak są bugi, ale już na samym starcie. Trochę smutne. No dalej Leon. Może ty to trochę zdziałasz. Przynajmniej ludzie mnie tu nie wyśmieją. Dobra, jesteśmy na jakimś... Kruki, mam broń. O, czuję się od razu taki macho. Przeładować. Czy to mnie naboi? Super. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Kruk mnie nie atakuje. Przynajmniej na razie. Nie wiem, gdzie ja tu mam pobiec. Okej, zaraz coś czuję, że mnie zjedzą. Albo i nie. Dość nietypowe drzwi. Jak widać, zabrakło animacji do takich drzwiczek małych. Okej, człowiek przyzwyczajony, że zbiega sobie ze schodów. A tu trzeba było poprosić Leona, żeby zszedł. Jakaś amunicja by się nam przydała. O, muzyka nastrojowa. Czy ja tu coś znajdę? Okej. Tu chyba coś było. Okej, mogę się wdrapać. I jakiś policjant pojawia się, ale... O, już w kilku miejscach nawet. Dobra, czyli może inne drzwi. Tym razem, czy to były te, przez które wszedłem? Chyba te same. Ale widziałem tu jeszcze drugie. Spróbujemy przez te. Okej, jesteśmy... chyba w więzieniu. Okej, i są zombie. A już chciałem posprawdzać. No, może jakaś amunicja gdzieś? Ktoś nic nie zostawił? Nic? Może się nie wyświetla? No nie wiem, na pewno tutaj do połowy drzwi nie podejdę. Przynajmniej nie będę próbował.
Może korytarzem do przodu. Tu widziałem jakieś przejście. Muzyki brak. Drzwi się nie otwierają od szafki. Dobra, to zwiedzamy dalej. Pewnie trzeba coś włączyć. Nie? Kolejne drzwi. Animacja, loading. O, teraz słychać tak przynajmniej jak idę. Kolejny pokój. Szukamy, no szukamy jakiejś amunicji, może coś działamy, jakaś akcja będzie. Okej. Słyszę zombie. Się windą jechać? Tak, na pewno. Ale słyszę, że tu coś do mnie idzie. Dość nietypowe ujęcie kamery. No ale jest to wersja posklejana, więc nie mogę za dużo wymagać. Od drzwi do drzwi, od drzwi do drzwi. Że tu znajdę jakąś emocję. Leży zombie. Na pewno podejdę. Kolejny. Pewnie jak do niego... Nie, nie będę próbował. Nie, sami sobie poradzili. Super. No fajnie było poznać koledzy. Pozdrówcie rodzinę. Ja idę gdzie indziej. Najgorsze, że nie mogę nic zrobić. No nie mogę nic autentycznie na razie zrobić. Super, aha. To tutaj była wcześniej moja koleżanka, która się zacięła. A teraz się przebiły, a ja nie mam nic naboi. Zakłopotany Leon. Pewnie miał tu coś mówić. Wyrażać jakieś emocje pikselowe. Super. Dobra, no to idziemy jak poprzednio. Ciekawe, czy się zbaguje wszystko. Okej. Chyba wtedy szedłem gdzie indziej. Dobra, zejść się nie da. Nie wiem, gdzie są drzwi. Nie mam zielonego pojęcia, co ja robię. Teraz chodzę przez wentylację. Chodź, są drzwi. No, widać brak. Okej. Czyli ja tędy wtedy nie szedłem. Którędy ja wtedy szedłem? Tędy? Chyba nie. A tu innej drogi nie widzę. Nie da się tu nie dziwać, prawda? Nie da się. Walczyłbym z wami chłopaki, naprawdę. Nie mam problemu, tylko no, nie mam nic amunicji. Sprawdzę, no nie mam, mam kurde jakieś tutaj szmery, bajery. Mogę wyekwipować się w shotguna, we wszystko. No co z tego? Ja nie mogę nic użyć. Dobra, to jeszcze raz pójdę gdziekolwiek tu mnie przeniesie. Może w tą stronę? Nie, tam się nie da. W ogóle to niby... Nie wiem, czy to jest jakaś inna droga jeszcze? Nie. Mogę się tylko wrócić. Dobra, to się wracamy. Jak widać, no... Emocje sięgają z zenitu. Sięgają, sięgają. A, jest to. A gdzie są zombie? A, wychodzą znowu. Dopiero się... No dobrze. Jak znowu... bramy, no to ich sprawa. No przecież ja tam nie będę ingerował. Każdy wolny kraj. Dobra, gdzie ja znowu jestem? Coś słyszę, ale nic nie widzę. Może tu coś jest? Okej, wciskamy baton. Jak miło. Zabiję was. A nie, nie mam czym. Dobra, koledzy, bez takich. Ja sobie pójdę, nie ma sensu, bez przytulania, no. Nie jest z nim przytulania.
wejdziemy tu. No, amunicja, nie wierzę. Jeszcze. Bierzemy, zmiana broni. O kurde, no moi drodzy, skończyła się sielanka. Teraz jestem uzbrojony, mam całe 15 naboi i mogę szaleć. Nie, nie wiem gdzie iść, gdzie klikać, zero wprowadzenia. Dokończono projekt, ale... No cóż... Nie wiem co się dzieje. Nie mam zielonego pojęcia. Ale przynajmniej mam amunicję. Czy się da przejść? Jasne. Dobra. Stój, bo strzelam. Raz, dwa, trzy. Staniesz? Wiedziałem. Trafią w ciebie? Ile potrzeba strzałów na ciebie, kolego? Dobra, nie opłaca się to. Zostanie mi nic amunicji. Nie, nie. Ciebie też zostawię. Nie ma sensu. Co ty? Mam inne rzeczy do roboty. Mam amunicję. Nadal nie mogę iść. Spoko. Tu można, widzę, było dalej iść. No to idziemy. A nie, stąd przyszedłem. Dobra, to idziemy głębiej. Coś słyszę. Znowu przycisk. Super! Załatwię was wszystkich telepatyczną mocą. Czekamy. Tutaj jest coś, skrzynka, ten, drzwi otwarte? Otwarte. Ta sama animacja. Ach. O kurde. O kurde. Jakiś twist fabularny. Była dziewczynka. Zniknęła. Leon nie może uwierzyć, co się stało. Ona zniknęła. Jak to możliwe? Dobra, ale zbierzmy coś, co tu jest. What the fuck? Okej. Wiecie co? Mam wrażenie, że... Już chyba nie wrócę. Tak, wyszedłem poza grę. Słyszę, że gdzieś Leon biega. Spróbujemy go jeszcze przywrócić do nas. Już go nie słychać. O nie, coś tam? Jest, jest. Ach, wrócił, dobra. Jeszcze wracamy do gry. Czy da się zejść w takim razie na ziemię? No tu gdzieś powciskam kwadrat, ale... A, byłem gdzieś, gdzieś tu. Ale nic nie wskazuje na to. Pewnie mogę przejść przez ścianę, mogę. Chyba jednak ktoś musi jeszcze nad tym projektem nieco popracować. Odrobinkę. Dobra, moi drodzy, mniej więcej widzicie, w jakim stanie jest Resident Evil 1.5. Beta 2. Jak zwał, tak zwał. Leno berwał. Jego poprzedniczka to już w ogóle zniknęła, nie wiadomo gdzie. Tak więc, żeby przejść tą grę, trzeba być wytrwałym, mieć w cholerę szczęścia, bądź poczekać, aż dokończę ten tytuł. Fajnie. Czy w ogóle dokończą? I czy jest warto? Jeżeli będzie brakował głosów, znaczy głosów. Tak, tak, no. Dobra, z głosami to przesadzam. No ale tekstów, jakichś dodatkowych animacji. Nie wiem, może jakieś intro mimo wszystko zrobić. Nie wiem. No jak, tak to co? O, nawet już się kamera nie zmieniła. Tak, to możemy sobie Leonem wybiec. Posłuchać jakieś tam muzyczki w tle i tyle.
Okej, dzięki, że mnie wysłuchaliście. Wiecie już, jak teraz ten rezydent wygląda. Trzymajcie się i do usłyszenia.